zraniony za nas. On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Księga Izajasza 53:5. Zraniony za nas. Zauważ, jaki temat jest tego fragmentu. On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Ten werset kładzie nacisk na słowo nasze, wymieniając je trzy razy. Nasze występki, nasze nieprawości i nasz pokój. Naród żydowski będzie to wyznawał i uczyni to osobistym, ale nigdy nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że nasze, zapisane w tym proroctwie, należy również do nas. My, którzy byliśmy grzesznikami z pogan, a którzy uwierzyliśmy w Niego, rzeczywiście uczyniliśmy to naszą osobistą własnością, o czym mówi list do Galacjan, 2:15. To przez niewiarę Izraela i odrzucenie Chrystusa zbawienie przyszło do nas, pogan. Jak mówi list do Rzymian, 11:11-15. Cierpienia krzyża są tu przedstawiane w sposób mocno wymowny. Zraniony oznacza przebity na wylot. Słowo starty można przetłumaczyć jako zmiażdżony, a rany mają ideę kary. Rany prawdopodobnie nie odnoszą się konkretnie do rzymskiego biczowania, jakie otrzymał Chrystus, ale do boskiej kary, którą zniósł za nasze grzechy. Uzdrowienie tutaj nie opisuje uzdrowienia fizycznego, ale raczej duchowe uzdrowienie i pojednanie z Bogiem. Apostoł Piotr, tak w pierwszym liście Piotra, 2:24, to przedstawia. Głębokie cierpienie Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu pod ręką Boga było spowodowane naszymi przewinieniami i nieprawościami. Słowa te opisują nasze umyślne grzechy. Kiedy łamiemy prawa Boże, w pełni świadomie i umyślnie. Naszą przewrotność, nasz bunt, jakiż to kontrast z posłuszeństwem Chrystusa we wszystkim, łącznie z posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej, o czym mówili z do Filipian, 2:8. Izrael będzie mógł to docenić w przyszłym czasie. Naszym przywilejem jest wejść w to teraz. Pan Jezus był zraniony za nas. On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Księga Izajasza 53:5.